Cześć kochani, witam Was w dzisiejszym odcinku na tym kanale. Będzie to haul zakupowy, trochę inaczej to zaczynam niż po prostu pokazywanie zakupów. Najpierw Wam chciałam pokazać moją listę zakupów, jaką sobie już przygotowałam. Nie jest ona spora, ale myślę, że i tak połowę rzeczy będę musiała jeszcze tam pewnie dokupić, albo coś mi wpadnie w oko. Już Wam pokazuję. Mamy tu tak. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Warzywa i owoce, tak sobie to podzieliłam. Mięso. Sypkie. I tutaj mamy woda, pieczywko. W ten sposób wygląda moja lista zakupów. Ale mówię, to na pewno jeszcze będziemy gdzieś tam parę produktów dokupywać innych. A tutaj mam przygotowany jadłospis na właśnie ten tydzień. I tak, w czwartek, czyli jutro, będę na śniadanie chcę przygotować naleśniki alabanty, później koktajl truskawkowo-bananowy, łazanki, jakiś ogórcik sobie kupię na przekąskę, no i wrap z pastą jajeczną i warzywami. To będzie taki jutrzejszy dzień, mam nadzieję, że mi wyjdzie w 100%, ale ze mną to różnie bywa. W piątek chcę przygotować nocną owsiankę. Nie przepadam za owsiankami, ale muszę się pomału do tego jakoś chyba przemóc. Wege burger taki z halloumi, łazanki, jakiś baton, sałatka ryżanka. W sobotę moja przekochana, ulubiona na świecie ryżanka z mango. To Wam pokażę, jak ona wygląda i jak się ją przygotowuje. Mówię Wam, jest rewelacyjna. Kanapka z wędliną i warzywami, naleśniczki pomidorowe, też jakiś baton, wrap z kurczaczkiem. I już widzę, że na liście nie mam właśnie wpisanych batonów, więc muszę sobie dopisać. W niedzielę jakieś kanapeczki zrobię sobie na rano, smoothie. Aha, tu wpisałam sobie leczo. Czy na niedzielę będzie leczo? To jeszcze zobaczę, ale kupię produkty na leczo. Jeżeli nie leczo, to mam jeszcze jakieś inne mięsko w lodu, w zamrażarce. I wyciągnę, ale czy wtedy będzie na kolejny dzień. Jogurt plus jabłko i malinowe pankejki. No i w poniedziałek omlet z masą orzechowym i bananem, ciasto budyniowe, kasza plus mięsko, jakieś orzeszki i pizza, ale chyba zamienię pizzę na niedzielę, a malinowe pankejki na poniedziałek. To jest taka lista mniej więcej, żebym wiedziała, jakie produkty mam kupić i jak się do tego stosować. Ale jeżeli w danym dniu nie mam ochoty na dany posiłek, to oczywiście tego nie stosuję, wymieniam sobie tyle, żeby nie chodzić do sklepu. Więc mieszam sobie to w różny sposób, ale ważne, żeby mieć taką jadłospis, taką listę zakupów, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Więc tak wygląda moja lista zakupów. Nie mam za bardzo już dużo czasu, więc muszę zmykać, bo jadę po Nicole i właśnie na te zakupy. Więc jedziemy, robię zakupy, będą spore, bo brakuje mi naprawdę wielu rzeczy, bo jak mówiłam, teraz lodówkę wyczyściłam do zera, ale to też fajnie, później sobie ją umyję i włożę nowe produkty świeże. Dobra, nie przeciągam, lecimy, jedziemy. Wróciliśmy już z zakupów, wydałam około 600 zł, masakrycznie dużo, ale tak to jest, wyczyściłam lodówkę do zera, no to wiele rzeczy musiałam teraz dokupić, wiele mi się pokończyło, to był ten czas, kiedy musiałam kupić kawę, sobie rozpuszczalną, mężowi ziarnistą, olej, skończyło się oczywiście nawet jedzenie dla psa i suche i mokre, chemia. Ogólnie wszystko się pokończyło, więc musiałam zrobić zakupy i są one ogromne. Wyłożyłam je tym razem na stół i powiem Wam, że jest ich, popatrzcie jak dużo, multum. Nawet bałam się, że mi się połowę rzeczy po prostu nie pomieści. Klaudusia będzie mi asystować i teraz tak, ja będę Klaudusia pokazywać, a Ty będziesz wrzucała nam do reklamóweczki, żeby nam było łatwiej wynieść do kuchni, to chodź tutaj. Też moją pomocnicę, ja będę pokazywała, co kupiłam.
Pierwsze co to kupiłam? Budyń waniliowy. Dla siebie. Gumy Orbit. To już sobie zaraz schowam. Taką kawę kupiłam w promocji. Była 38 zł chyba. Czy w promocji ona jest zawsze, to nie wiem, ale no jedna z najtańszych była, więc wzięłam. Ziarnista jest chyba. Ziarnista, tak. Bo się wystraszyłam, że jednak nie. Oczywiście skończył się cukier. Kupiłam sobie, bo tam w jednym zdań mam skyry pitne. Właśnie do chyba koktajlu. Więc kupiłam. Tu najzwyklejszy makaron. Skyr naturalny. Tuńczyk w... Nie, to jest akurat paprykarz szczeciński. Tak mnie jakoś natchnęło. Zobaczyłam, a wiem, że mój mąż chyba lubi, jak się nie mylę. To sobie zjem. Taki pęk rzodkiewek. Tu mamy pieczareczki. Ładne wzięłam. Nie, ja wzięłam. Duże opakowanie fileta z kurczaka było w promocji, więc wzięliśmy. Tutaj mamy chałwę dla mojego męża. Taka wielka kiść bananów. To już wiecie, że u mnie bananki to idą jak... W dwa dni. Twarożek grani. To nie wiem, też mam coś tam w przepisach, ale do czego do końca to nie jestem pewna. Kupiłam sobie taki... Ktoś właśnie na YouTubie widziałam reklamował, polecał ten ryż. Więc wzięłam, nie wiem, czy jadłyście już go. Ja pierwszy raz będę jadła, ale może być dobry. Oczywiście moje ulubione piramidki, o których Wam ostatnio już mówiłam, te do rosołu. Halloumi, bo będę robiła burgera wege z halloumi. Chyba go zrobię dzisiaj, bo coś mnie naszło, smaka mam. No, zwykły koperek. Pietrucha. Wziąłam sobie parę tych wafelków. Nie wszystkie są dla mnie, niektóre są dla dziewczyn. Bo tak jak mówiłam, będę chciała sobie na przekąskę brać takiego wafelka. Tu mamy jakieś orzechy. Tu mamy proteinowy wafelek. Ja uwielbiam te test Go On. Są rewelacyjne, bardzo je lubię. Ja wezmę. Nie, bo to mój. I tutaj mamy jakiś proteinowy też wafelek. Kiełki wzięłam, rzodkiewki. Ostatnio mój mąż powiedział, że kiełki mu posmakowały i mogę kupywać, więc wzięłam na jego życzenie. Oczywiście Lila tu komentuje. Kukurydza. Co, Lilunia, tobie też kupiła pani, tak? Tak, pani do mnie też kupiła, no przecież. Chleb tostowy pszenny, bo lubimy czasami jeść. Czosnek. Pieprz czosnkowy. Dla mnie akurat masełką. Płatki owsiane górskie, to do tej nocnej owsianki. Zobaczymy, czy mi to posmakuje. Próbowałam już kilkakrotnie, oczywiście. Raczej nigdy mi nie smakowało aż tak, ale... Będę próbować dalej, bo wiem, że to jest zdrowe. Moje dziewczyny na przykład owsiankę bardzo lubią. Nie? Ja bardzo nie. Dla męża jogurt, napój pitny. Dla siebie wziąłam awokado, bo... Co ja mam tam z awokado? Wrapa? Coś mam z awokado w każdym bądź razie, więc wzięłam. Chyba do tej sałatki. Dwie bułeczki orkiszowe. Dwa pomidorki, które mi się prawie, że już tutaj rozwaliły. Ich nie wrzucaj. Moje najkochańsze jalapeno, papryczka czerwona. Te takie właśnie biorę. Nie lubię tych takich podłużnych, są one bardzo ostre, a te są takie wystarczające. Czekolada gorzka dla mnie. Serek mozzarella. Dwa ogórki. Gorzką lubicie? Ja lubię. Tu kupiłam bułeczki do burgerów, to dla Agnikosi, bo ona uwielbia burgery. Ja nie lubię.
szczypior. No, wzięłam takie 2,5 kg ziemniaków, bo w sumie w tym tygodniu będą naleśniki, leczo, a ewentualnie i te łazanki, więc myślę, że wystarczy. Kupiłam swoje. Kupiłam ukochane swoje chipsy, chrupki i Klaudusi ukochane. Kromasz, tych jeszcze akurat z tego chyba nie miałeś, no nie? Te możesz nam wrzucić później do szufladki. Najzwyklejsze szmatki. To są zakupy z Lidla, Aldi i Rossmana. W Aldi była taka przyprawa do rosołu, nie miałam nigdy, więc kupiłam do spróbowania i przyprawa do żurku, no to oczywiście już pod kątem świąt. Włoszczyzna, tortilla, tutaj kupiłam sobie tuńczyk w sosie własnym do sałatki ryżowej, którą zrobię chyba jutro na kolację, więc tak, zobaczymy. W Aldi były takie fajne mini babeczki, to wzięłam już pod kątem świąt do koszyczka, oczywiście mam dwie dziewczyny, więc dwie babeczki, bo one mają swoje koszyczki, więc wzięłam. Ja potrzebuję trzeci na występy. Tak, tutaj mamy pasatę pomidorową. Nikola ostatnio mnie prosiła, żebym kupiła czerwoną kapustę, bo chciałaby spróbować. I oj, tam. Uciekająca kapucha. No i wzięłam kapustę. Będę coś z tego tworzyć. Serek Gouda. Tu mamy makaron pełnoziarnisty. Dla mnie ja lubię akurat, więc to dla mnie nie ma różnicy. Tu sobie wzięłam pomidorki suszone. Czasami lubię gdzieś dodać do jakichś potraw. Więc wzięłam, taką kawę wzięłam, to najzwyklejsza, nie jakaś moja ulubiona, w sumie cenowo najbardziej mi odpowiadała, więc wzięłam. Nie było oczywiście nigdzie makaronu do łazanek, musiałam wziąć makaron po kartki, najbardziej lubię z makaronem łazankowym łazanki, ale jak nie ma, to zastępuję kokardkami i też jest spoko. Tutaj mamy boczek w słupkach, to też do tych łazanek. Oczywiście, co my tu mamy? Drożdże. Wzięłam też chlebek. To akurat mi się wziął na maślance. Jeszcze jeden wziąłam chlebek. Jaki? Włoski. Tu dziewczyną moim. Takie duże opakowanie płatek. No, one lubią, więc kupuję. Tu mamy, no, szczoteczki najzwyklejsze dla mnie i dla męża. A ja nie mam już paski. I teraz mi to mówisz? Uwielbiam to. Tu mamy chyba dwa, ile mamy? 1,5 kg jabłuszek. Więc proszę, tak, schowaj sobie tam. Tutaj mamy bagietkę czosnkową, to dla mnie Kosia sobie wzięła. Dwie wędlinki, szynka wieprzowa i filet z piersi indyjka. Dla mnie oczywiście, to jest rukola czy rozszponka? Nigdy nie wiem. Rozszponka? No w każdym bądź razie, któraś z tych. Maga. Ryż. Najzwyklejsze 10 jajek. Mam nadzieję, że mi się nie pobiły, bo mi spadły. Nie. Jajeczka możemy tu zostawić. Tu mamy. Oczywiście płatki wzięłam. Czosnek w płatkach. A nie lubię. No ale dobra. Mam pecha ostatnio coś do tego czosnku. Ale chyba jeszcze wziąłem inny, czy nie? Był inny, czy nie? Był, nie? Tutaj kupiłam sobie... cukinię.
Wzięłam tą Bionię ze względu, że jest lepsza, pewnie trochę jest lepsza, ale akurat była w promocji, więc wzięłam Bionię. Najzwyklejszy płyn do naczyń, W5, ja je bardzo lubię. Malinki, bo będę robiła pankejki malinkowe, więc nie wzięłam. Moje ulubione. Ulubione dziewczyny pomidorki, więc to dla nich wzięłam. Chyba za 5 zł były, więc w promocji. Tu mamy pomidorki. Nie, to jest no taka pulpa z pomidorków. Lubię mieć. O, skyr. Waniliowy, kiełbaska oczywiście, to łazanek i doleczą. Co tam jeszcze mamy? Woda, niestety Baldim już nie ma tej wody smakowej, więc biorę żywiec moją drugą ukochaną wodę. Wziąłam dwie, jedną mam w aucie jeszcze. Na przekąskę wziąłam jeszcze nam wafle ryżowe, no i oczywiście dżem, bo często lubimy kanapeczki z dżemem. Tu mamy jeszcze olej, wzięłam taki duży, więc też te zakupy były takie dość spore, więc myślę, że cena nie jest jakaś tragiczna. Tu kupiłam, a w Rossmanie kupiłam sobie tak, mieszankę orzechów, już trochę skaszlowałam. Oczywiście moją ulubioną Dolinę Noteci dla pieska. Dla Lilci też wzięłam, już Wam pokazuję. Perfect Fit, tą suchą karmę ona uwielbia, w nic jej po niej nie jest, więc ją bierzemy. No i kupiłam szampon przeciwupierzowy. No i maskę jakąś do włosów. A i tu się mi jeszcze zapodziały dwie cebule czerwone. Więc tak, za zakupy mówię, wydałam około 600 zł, w samym Lidlu wydałam 443, no i w Aldim jeszcze ponad 100 zł, no i jeszcze ten Rossmann. Więc tak, troszkę wydałam, mam nadzieję, że później trochę jakoś mi się ten budżet nie nadwyręży i kolejne zakupy będą już po prostu troszkę tańsze ze względu na to też, że wiele rzeczy nam zostanie ze świąt i kupiłam i kawa i olej, to tego się nie kupuje praktycznie za każdym razem. Więc tak, no trzeba było zrobić zakupy, więc zrobiłam. Czy jestem zadowolona? Po części, ale nie do końca, bo jednak 600 zł nie liczyłam, że pójdzie. Jeszcze oczywiście pewnie będę musiała iść, bo parę rzeczy pozapominałam. I tak to właśnie wygląda, obym nie wydała kolejnej stówki. W kolejnym tygodniu chcę nagrać takie właśnie przygotowania do świąt, moje potrawy, jak wyglądają nasze święta. Dajcie znać w komentarzach, czy taki odcinek Wam się będzie, chcecie taki odcinek oglądać. Jeżeli tak, to oczywiście go nagram i będzie to dla mnie duża satysfakcja. Lubię z Wami, lubię nagrywać dla Was. I jakoś mi tak lepiej wtedy, czy gotowanie idzie, czy sprzątanie, jest mi bardzo miło wtedy. Na pewno będzie się pojawiało więcej filmików o gotowaniu, bo widzę, że duża część moich widzów lubi tego typu filmiki, więc tak, będę nagrywać. No a teraz biorę się po prostu zapakowanie tych zakupów do lodówki i zawożę dziewczyny na tańce. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do tego. Moich widzów, którzy komentują, bardzo Wam serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszego komentowania, pisania, wymieniania swoich spostrzeżeń. I będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam. Do zobaczenia w następnym odcinku.